Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam Panią wszystkich, ale przede wszystkim Panią Ewę Kurek, która sponsoruje ten program. To podkreślam, że to bardzo ważne. Cieszymy się z wszystkich Waszych lajków, subskrybentów. Ci, którzy nas wspierają też finansowo, tak jak pani Ewa, bo w ten sposób wspieracie też niezależne dziennikarstwo. I dzisiaj będziemy gościć w studio profesora Rafała Wnuka, którego zaraz pokażę, ale powiem na początku tak, że dzisiaj jest program po raz pierwszy Siła Książki 2 godziny, a więc proszę Państwa, kawę. Ja już usiadłem w fotelu, Państwo tutaj widzą, tak, bo 2 godziny, to potrzebny do tego jest wygodny fotel. I tak jak żeśmy przez ostatnie tygodnie rozmawiali o ideologach PiS-u, takich jak Andrzej Nowak i tak dalej, i o samym Kaczyńskim, mnie się to już znudziło, czytanie tych ich elaboratów, i postanowiłem z kimś naprawdę mądrym porozmawiać, który ma do tego wszystkiego dystans i sam to potrafi z rozsądnego punktu widzenia ocenić. I to jest właśnie Rafał Wnuk, profesor Rafał Wnuk, żeby Państwo nie mieli wątpliwości, profesor. My się już dłużej, Rafale, znamy, prawda? Byliśmy. Znaczy, że możemy mówić do siebie po imieniu dzisiaj, tak? Tak, dlatego możemy mówić do siebie po imieniu. Poznaliśmy się, posłuchaj, w podejrzanych okolicznościach, bo byliśmy dyrektorami oddziałów IPN-u, ty lubelskiego, a ja szczecińskiego. A jak to było, powiedz mi? Gdzie byłeś dyrektorem? No ja byłem dyrektorem, w latach po roku 2010. W moim życiu nigdy nie byłem dyrektorem. Co prowadziłeś w Lublinie? Ja byłem osobą, która prowadziła zespół badawczy IPN-u w Lublinie. Byłem skromnym naczelnikiem, tak się to wtedy nazywało. A teraz się wymigujesz, no dobrze, bo teraz byśmy pewnie... Nie, uważam, że naczelnik to piękny tytuł, Kościuszko, prawda? Nie, ja myślę z innych względów, pewno, że teraz już byśmy nie chcieli pracować w IPN-ie, prawda? Jakoś. To prawda, natomiast bezustannie jest mi sugerowane, że byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, gdzie również nie byłem dyrektorem. Posłuchaj, ale mamy rozmawiać dalej o tych ideologiach IPN-u i mamy potroszę tylko. Natomiast będziemy sobie zadawali pytanie, które... Jak właściwie dzisiaj pisze się historię Polski, jak usiłuje to napisać PiS, jak my to widzimy, jak wygląda w ogóle zarówno polska historiografia po 89 roku do dzisiaj, co się z tym wszystkim dzieje. Ale zacznijmy od takiego terminu, który budzi wielkie kontrowersje, a mianowicie polityka historyczna. No, niektórzy przeciwnicy PiS-u mówią, że polityka historyczna jest straszna, ale mówią więcej, mówią, że każda polityka historyczna jest straszna. Więc jak to jest z tą polityką historyczną? Czy w ogóle wolno prowadzić jakąś politykę historyczną? Problem jest taki, że polityka historyczna jest stara jak historia. Pierwsze prace historyczne Grecy pisali w ramach polityki historycznej, by udowodnić, że to oni mieli rację w sporze z Persami, prawda? Krótko mówiąc, historia jest chyba najbardziej podatną na świat polityki, nauką humanistyczną i od tego się nie ucieknie. Pierwsze zapisy, kroniki i tak dalej, historyczne, mówiące o historii,
miały na celu ukazanie, że dany ród, dany człowiek miał prawo rządzić, że jego prawa do tronu są jak najbardziej uzasadnione, czy to z powodów decyzji boskich, czy też dzięki jego osobistym przymiotom. Krótko mówiąc, nieważne, czy będziemy mówili w przypadku Polski o Gallu Anonimie, czy będziemy mówili o Długoszu, ci ludzie byli opłacani przez dwory i prowadzili politykę historyczną tych, których popierali lub tych, którzy im płacili lub tych, którzy, na których utrzymaniu byli. Krótko mówiąc, nie może istnieć świat na tyle, na ile go znam, bez polityki historycznej. Ona po prostu istnieje tak długo, jak istnieje historia i nie da się od tego uciec w moim przekonaniu. Mogę nie mieć racji oczywiście. Zaraz, zapraszam. To jak zaczęliśmy studiować historię, to powinniśmy od razu się zapisać do jakiejś partii, tak? Bo to wiadomo, że historyk musi jakieś władze. Nie wiem, jak doszedłeś do tego wniosku na podstawie tego, co powiedziałem. Powiedziałeś, że polityka historyczna jest tak samo, że tak powiem, stara jak sama nauka historii. Historia jako nauka, historia nie jako produkt legitymizujący, czy jako swego rodzaju działalność tożsamościowa, powstała dopiero w XIX wieku. Wraz z metodologią, próbą obiektywizacji i tak dalej. Dopiero w momencie, w którym pojawia się historia akademicka, istnieje taka myśl, żeby historia była nauką trochę przypominającą nauki ścisłe czy nauki przyrodnicze, czyli obiektywizującą. I cały warsztat, cały wysiłek, jaki profesor uczący młodych adeptów historii wkłada, jest nastawiony na to, żeby on weryfikował źródła, starał się dążyć do możliwie wielostronnego przedstawienia, wieloperspektywicznego przedstawienia problemu, żeby umiał analizować źródło, żeby oddzielał to, co jest informacją od tego, co jest interpretacją. To czekaj, tak już ktoś tak mówi, żeby coś miało być obiektywne i tak dalej, to już jest, możemy wejść łatwo w konflikt z władzą, bo to niekoniecznie jest tak, że władza chciałaby w wersji historii, która jest super obiektywna i tak dalej, naukowa, wszystkie źródła sprawdzone, tylko historia pisana przez władzę na zamierzenie władzy to często jest pełna fake newsów najrozmaitych. Ale bycie naukowcem to nie jest sytuacja, w której ma być łatwo i przyjemnie. Byli tacy, którzy twierdzili, że Ziemia kręci się wokół Słońca, nie odwrotnie, i z tego powodu stłonęli na stosie. Oczywiście mogli powiedzieć, że jednak jest odwrotnie, tylko wtedy przestali być naukowcami. Jeżeli historyk chce mieć jakby pozycję niezależną, nie chce być historykiem dworskim, musi za to płacić. No to zaraz, to w twoich oczach, zadam ci brutalne pytanie, w twoich oczach Andrzej Nowak i ci historycy, których oglądałeś te audycje, więc Rafał Legutko, też po części historyk i tak dalej, to są historycy tacy, którzy przestrzegają tych reguł akademickich, obiektywności, czy mówię o Roszkowskim, czy nie za bardzo? Oni funkcjonują w innym paradygmacie niż ten, który ja uważam za paradygmat taki, którego akademik powinien przestrzegać. Ty jesteś, Rafał, dyplomatą. Funkcjonują w innym paradygmacie. Ciekawe, żeś to powiedział. Krótko mówiąc, zresztą to sam wyczytujesz w ich pracach. Oni rozumieją, interpretują
rolę historii jako swego rodzaju puklerz i tarczę na narodu, grupy, społeczności, miecz i tarczę, które ma zapewnić narodowi przetrwanie. Mają sprawić, aby społeczność, aby naród trwał w oparciu o tradycje i tak dalej, i tak dalej. Oni są takimi XIX-wiecznymi historykami, którzy widzą rolę historii i swoją rolę jako owych akuszerów narodowej tożsamości. Ale wiesz co, że nie bardzo się z tobą zgadzam, że tak troszeczkę to łagodzisz, bo wiesz, w XIX wieku świadomość narodowa się tworzyła i rzeczywiście historycy typu Ranke, Lelewel, Hruszewski, kto by tam nie był, Michele, tworzyli tą narodową świadomość. Ale w Polsce narodowa świadomość istnieje, nikt nie jest jej akuszerem. Ja bym powiedział, że wymienieni przez nas historycy raczej nie są akuszerami świadomości historycznej, co są, wspierają władzę PiS-u i to ma służyć przede wszystkim władzy, a świadomość historyczną, tą, która się wyłoniła w XIX wieku i przeszła wszystkie burzliwe procesy aż do dzisiaj, to oni niszczą. Ale Andrzej Nowak nie zmienił poglądów po 15 roku. On w roku... Czekaj, ktoś powiedział, że on nie zmienił poglądów po XIX wieku już, żeś powiedział. On jest historykiem XIX wieku. Nie, w tym sensie, że jego świadomość metodologiczna, wyobrażenie, czym jest świadomość narodowa, czym powinna być, to jest w ogóle z XIX wieku, że to jest jakiś antykwariat po prostu. No. Ja bym zwrócił uwagę na jakby moim zdaniem niezwykle istotny tekst Andrzeja Nowaka, chyba z Rzeczpospolitej z 2001 roku, który odniósł się, który był takim no, chyba początkowym głosem tego nurtu myślenia w czasie debaty jedwabiejskiej. On napisał tekst Jedwabne czy Westerplatte. I w tym tekście on zarysował sprzeczność, jego zdaniem istniejącą, między historią, historią dumy, którą on oceniał pozytywnie, tą historię dumy reprezentować ma symbol, jakim jest Westerplatte, i przeciwstawił je, to Westerplatte, tę historię dumnego narodu, historii związanej z Jedwabnem, co nazwał historią wstydu, historią taką właśnie... Pedagogiką wstydu. Słucham? Pedagogiką wstydu później. Pedagogika przyszła 2 czy 3 miesiące później. W tamtym momencie używał sformułowania duma i wstyd. Zresztą wziął to z niczego. A potem to zostało jeszcze przerobione. Z tego co pamiętam przy jego udziale na pedagogikę dumy i pedagogikę wstydu. I na, jakby krótko mówiąc, jego teza jest taka. Naród, który uprawia pedagogikę wstydu, podcina nie tylko gałąź, ale pień, na którym rośnie. Wstyd prowadzi do uwiądu wspólnoty narodowej. A duma wspólnotę narodową buduje. I na tej podstawie, na tej glebie, na tym przekonaniu, że naród ma być dumną wspólnotą, dziś bym powiedział wspólnotą, która wstaje z kolan, wspólnotą, która nie przyznaje się do ciemnych kart swojej historii, a fetuje bezustannie i przeżywa martyrologiczne i wspaniałe chwile swojej historii, to jest naród zdrowy.
To jest. Ale proszę, ja mam pytanie, ja mam do ciebie pytanie. To on to napisał w 2001 roku, tak? To posłuchaj, to może on był doradcą Putina po prostu i Putin się później też to przejął jego koncepcją, że się nie należy niczego wstydzić, ani gułagu, ani niczego, należy być dumnym. Słuchaj Kazimierzu, ja ci muszę powiedzieć, że jakby całkiem poważnie, iż pewne procesy są naprawdę ponadpolskie i można dostrzegać pewne prądy nie tylko w naszym kraju. Nie jesteśmy, wbrew temu, co niektórzy starają się nam udowodnić, tą wsią spokojną na skraju świata. Jesteśmy w centrum świata. Nie jesteśmy też otoczoną przez wodę wyspą. Prawda? Jak też niektórzy próbują postrzegać Polskę. Niekiedy wyspą obleganą przez wrogie hordy z Berlina, Moskwy czy Brukseli, ale w moim przekonaniu tak nie jest. I twoja uwaga dokładnie o tym świadczy. Otóż w XXI wieku w wielu miejscach na świecie pojawili się liderzy polityczni, pojawili się politycy, którzy w debacie politycznej są nazywani memory warriors, wojownicy pamięci, którzy odwołując się do sentymentu za często wymyśloną przeszłością, na tym sentymencie budują swoją legitymację i popularność polityczną. Nieważne, czy spojrzymy na Erdogana, czy na, weźmiemy pod uwagę, czy spojrzymy na Kaczyńskiego, czy na Trumpa, czy Putina, to są politycy, którzy mówią swoim społeczeństwom. Tamta przeszłość, wasza wspaniała przeszłość została wam ukradziona, a my jesteśmy tymi, którzy jakby poprowadzą was w świetlaną przeszłość. I w tym sensie tak, ta dumna, wspaniała przeszłość jest nowym celem. No więc właśnie, no... Wiele takich jest przykładów, czyli polityka, później pedagogika wstydu, a później to się zamieniło w politykę wstydu. Ja historiografia wstydu i historiografia dumy zamieniły się w pedagogikę dumy i pedagogikę wstydu. Te dwa pojęcia zaczęły być używane. Tutaj pokazuję te książeczki takie, które się właśnie Kaczyńskiego i tak dalej, to oni już mówią o polityce wstydu i mało tego, tą politykę wstydu przypisują partii opozycyjnej czy takim intelektualistom, nie wiem czy tobie dosłownie, wiesz, i to ma być coś okropnego, jak słusznie powiedziałeś, rozbijającego wspólnotę narodową. A czy, no dobrze, i teraz powstał w Polsce taki bardzo emocjonalny spór. Ja na razie wyłączę te książeczki, żebyśmy się lepiej widzieli. Powstał taki spór, że to jest właśnie polityka historyczna PiS i że w ogóle polityka historyczna jest bardzo zła. Więc jak to jest z polityką historyczną? Czy może być jakaś polityka historyczna w państwie demokratycznym, polityka historyczna, która nie służy samej władzy, która jest, no, w jakiś sposób odpowiada też jakimś standardom akademickim? Czy taka polityka historyczna jest możliwa? Nim odpowiem na to pytanie, spróbuję odpowiedzieć pośrednio. Wtedy, w 2001 roku, profesorowi Nowakowi odpowiedział profesor Paweł Machcewicz i on odpisał mu na to pytanie jedwabne czy Westerplatte artykułem i jedwabne i Westerplatte. I on krótko mówiąc podkreślił, że historia to nie jest sklep, w którym wybieramy sobie to, co chcemy, ale historia to jest cały spadek, wszystko, co mamy. W efekcie uczciwa historia, a co za tym idzie, uczciwa polityka historyczna nie może sobie wybierać
po uważaniu tych faktów, które pasują do wymyślonego wcześniej schematu. Co więcej, Paweł Machcewicz podważył podstawowy element wywodu profesora Nowaka, twierdząc, że nie jest prawdą, iż na wstydzie nie można budować wspólnoty. Wręcz przeciwnie, wspólne odczuwanie wspólnoty, tak samo jak wspólne odczuwanie wstydu, wspólne odczuwanie smutku, również buduje wspólnotę. Każdy z nas, który był w rodzinie, wie, że jeżeli nasze dziecko, rodzic, ktoś nam bliski zrobi coś złego, to my się za to wstydzimy. I to oznacza, że jesteśmy rzeczywiście wspólnotą. Nie skreślamy dziecka z tego powodu, że coś zrobiło wstydliwego. I teraz i kolejny element. Powiedział Paweł Machcewicz, że w momencie, w którym stanął pod pomnikiem jedwabnego, stanął w jego przekonaniu w prawdzie, czuł się Polakiem nie w mniejszym stopniu, jak wtedy, kiedy czuł się Polakiem, stając u stóp pomnika w Gdańsku 1 września na Półwyspie Westerplatte. Krótko mówiąc, umiejętność, zdolność stanięcia w prawdzie jest absolutnie centralnym elementem zdrowego, mądrego patriotyzmu. I to są po prostu dwa sposoby rozumienia polskości, patriotyzmu i tożsamości. Ale wiesz, ale ja ci przyznam, że mi jest oczywiście bliższy ten patriotyzm, który nie wygumkowuje wszystkiego, co szare i czarne z naszej przeszłości. Ale ja ci powiem, z tym słowem wstyd, ja w ogóle mam pewne trudności. A ja nie mam żadnych. Ale to zaraz ci powiem jakie. My zresztą w takim bardzo ciekawym gronie, które się nazywa Długi Stół, gdyżeśmy to dyskutowali przy dyskutując o antysemityzmie. Otóż, no oczywiście ja podzielam twój pogląd i, że tak powiem, należę do tego samego obozu jak ty, jeśli chodzi o co Machcewicz i tak dalej. Nie? To nie ulega wątpliwości, ale jednak ja nie wiem, czy ja się wstydzę za Jedwabne. Ja raczej powiedziałbym, nazwałbym to odpowiedzialnością za własną historię. To znaczy, że patriotyzm polega na tym, i tu się w pełni zgadzamy, że się odpowiedzialnym za wszystkie elementy własnej historii, a te, które są ciemniejsze, te, które są no, wstydliwe, tak, wstydliwe, a te, no, ale nie zawsze chodzi o wstyd, chodzi o jakieś poważne błędy historyczne, jakieś no, głupoty, które cała wspólnota niemal zbiorowo popełniła i tak dalej. Że się o tym też mówi, a nie wspomina się tylko o tych pozytywnych momentach, czy o w naszym wypadku tym super pozytywnym elementem jest zwykle martyrologia. Nawet gdzie się przegrywa, to ta martyrologia jest zupełnie słuszna moralnie. Ale ja bym, czy ten wstyd, należy to nazywać wstydem, czy raczej odpowiedzialnością po prostu za historię własnej wspólnoty. Odpowiedzialność. Ja nie uważam, że te dwa pojęcia się znoszą albo ze sobą mogą rywalizować. Powiem więcej. Rozmawiamy, ja jestem u siebie w domu w Kazimierzówce pod Dublinem, a pracuję w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Też mam swoje prostokątne, okrągłe stoły. Jednym z rozmówców moich od czasu do czasu bywa profesor Wierzbicki Etyk. Ja właśnie o tym wstydzie z nim sporo rozmawiałem. Jego punkt widzenia, który moim zdaniem jest bardzo interesujący, jest taki, że wstyd jest podstawą etyki. Nie ma etyki bez wstydu. Jeżeli wykreślimy to pojęcie, to uczucie z naszego języka, tak naprawdę z naszego postrzegania świata, to nikt nie w ogóle chrześcijańska Europa. W ogóle nikt nie chrześcijaństwo. Że
wstyd jest tym, na czym buduje się następnie poczucie winy, odpowiedzialność, sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. I wstyd jest czymś, co ma charakter wewnętrzny, wypływający z poczucia indywidualnej etyki, prawda? Odpowiedzialność oczywiście istnieje, ale cóż z tego, że kogoś pociągniemy do odpowiedzialności, czy ktoś będzie odpowiedzialny za coś, jeżeli jednocześnie nie będzie miał, nie będzie odczuwał wstydu. Spowiedź indywidualna, żal za grzechy i tak dalej, i tak dalej. Cały ten konglomerat powstał właśnie w oparciu o wstyd. O wstyd, za indywidualną winę. Czekaj, daj mi się wtrącić, bo ja mówiąc, nie doprecyzowałem, ja mówiąc o odpowiedzialności, nie myślałem o odpowiedzialności sprawców, tylko myślałem o mojej odpowiedzialności, że ja chcę o tych rzeczach wiedzieć, że traktuję za ważne. Ta odpowiedzialność dotyczy mnie. Byłbym winny, gdybym nie chciał być odpowiedzialnym. Odpowiedzialność w sensie no, karnym i tak dalej, no, odpowiedzialność sprawców to jest inna rzecz. Czy ten patriotyzm odpowiedzialny, to bym nazwał takim patriotyzm, który chce wiedzieć o wszystkich aspektach własnej wspólnoty, o wszystkich błędach, chce wiedzieć o Westerplatte i chce wiedzieć o Jedwabnym. No, ja wiemy, że w przypadku II wojny światowej nie chodzi o jedno Jedwabne, prawda, już po pracach Polskiej Szkoły Historii Holokaustu. To jest podług mnie odpowiedzialność, nie odpowiedzialność sprawców, bo no, ja się zgadzam z tą, ale niektórzy osoby, które się czują jak najbardziej odpowiedzialne, mogą mieć kłopot ze słowem wstyd, albo młodzi ludzie mogą mieć ze słowem wstyd kłopot. No bo, to jest ich problem. Nie można mówić o świadomie przyjmowanej odpowiedzialności bez elementu wstydu, bo on jest pod spodem. A kiedy no dobra, ale czekaj, jesteś historykiem bardziej niż ja troszeczkę historykiem, ale ja ci powiem, no przede wszystkim jak mówimy o historii, chcemy zrozumieć mechanizmy. To jest kolejny element. Prawda? I teraz odpowiedzialność. Dlaczego mówimy o polityce historycznej, to my nie rozmawiamy o historii, tylko o używaniu historii. O używaniu historii, w porządku, ale czy ja chcę zrozumieć historię, czyli zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły do Jedwabnego czy jakichś innych tego typu strasznych epizodów w naszej polskiej historii. Ale ja chcę przede wszystkim zrozumieć mechanizmy. Te mechanizmy mogą dotyczyć no, na przykład tego, jaka była polityka wobec mniejszości w okresie II Rzeczpospolitej, może dotyczyć w ogóle całej struktury polskiej mentalności, jakichś elementów polskiej literatury i tak dalej. I wtedy moim zdaniem, wiesz, ja mam takie poczucie, że no, przede wszystkim jest to wysiłek zrozumienia tych mechanizmów, a teraz przechodząc na troszkę szerszy plan, jako Europejczyk, czy ja mam się czuć wstyd za kolonializm Europejczyków, czy mam czuć wstyd za chorobrego, że handlował niewolnikami? Wiesz, mam takie czasem poczucie, używając sam tego, oczywiście tak spontanicznie powiedziałbym tak, wstydzę się tego, co się stało w Jedwabnym, wstydzę się jakichś objawów ksenofobii w Polsce i tak dalej, ale z drugiej strony to jest pojęcie bardzo subiektywne, bardzo rozmyte, a dla mnie pojęcie odpowiedzialności za wiedzę o własnej wspólnocie, za to, jak się o historii własnego kraju opowiada. Jak to mówię, to zaraz powrócimy do polityki historycznej i do tej ideologii PiS-u, to jest kwestia odpowiedzialności przede wszystkim. No a i poza tym,
czy jeżeli wiemy, że PiS robi okropne rzeczy, już mówiąc, jeśli chodzi o politykę historyczną, czy chcesz się wstydzić za nich? Za Roszkowskiego i Nowaka? No bo też robią rzeczy okropne. To nie jest coś, co ja mogę wybrać. Jeżeli się czuję członkiem tego wszystkiego, czym tej zbiorowości, jaką są polscy historycy, i jak słyszę polskiego historyka, który moim zdaniem mówi rzeczy niemądre, to się wstydzę. Tak samo ja się wstydzę, kiedy widzę, jak polska drużyna piłkarska zamurowywuje, wstawia autobus w bramkę i zamiast grać, wybija. Wstyd mi, że oni tak fatalnie grają i zupełnie nie jest mi wstyd, kiedy Grecy tak fatalnie grają. Jakieś mam takie coś, że się utożsamia, prawda? No tak. Natomiast ty powiedziałeś, jakby ja spróbuję to wytłumaczyć może od innej strony. Powiedziałeś, mówisz o odpowiedzialności. Ja to buduję w ten sposób, że mamy ten wstyd, który jest odczuwany lub nie. Jak nie jest odczuwany, no to wtedy jest, jak nie ma poczucia wstydu, to nie ma poczucia winy. A jak nie ma poczucia winy, nie ma poczucia odpowiedzialności. Więc jakby ja będę bronił tego, że wstyd jest istotny. I teraz tak, kiedy mówisz, że jestem odpowiedzialny za coś lub nie, to tak naprawdę wydaje mi się, że przywołujesz tą klasyfikację Jaspersa win, kiedy mówi o winie kryminalnej, ona zawsze jest jednostkowa, prawda? Ukradłem, zabiłem, jestem winny, odpowiedzialny, do widzenia. Mówię o winie politycznej, która to wina polityczna spada na przywódców, spada na organizacje itp., prawda? I one są jakoś tam, policzalne i udowadnialne, ale w końcu ten Jaspers mówi o trzeciej, właściwie to jest czwarta w jego sposobie myślenia winy, mówi o winie moralnej. I ta wina moralna jest ponadindywidualna. Krótko mówiąc, ta wina ponadindywidualna i ta odpowiedzialność ponadindywidualna wynika z naszego poczucia przynależności do jakiejś wspólnoty. Przypomniał mi się tutaj taki dowcip z początku XXI wieku, który nawiązywał do takiego czarnoskórego afrykańskiego pochodzenia piłkarza grającego w polskiej reprezentacji, Olisa Debe. Ten dowcip mniej więcej tak brzmiał: kiedy Olisa Debe będzie prawdziwym Polakiem? Wtedy, kiedy przeprosi za jedwabne. Możemy się z tego śmiać, ale coś w tym jest. To, że ktoś jakby ma poczucie winy i wstydu i czuje się odpowiedzialny za jakiś brzydki fakt z naszej historii, sprawia, że ten człowiek jest częścią naszej wspólnoty. I to na razie tyle. No czekaj. To jesteśmy Europejczykami też, prawda? Okej, dobra, wiem, do czego dążysz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo już to właściwie powiedziałem. No to w takim razie, czy jako Europejczycy mamy się wstydzić za kolonializm. Nasza tożsamość, nasze osobowości, my jako ludzie nie jesteśmy jednowymiarowi. Mamy wiele, jesteśmy jak Shrek, jesteśmy, krótko mówiąc, składamy się z warstw. Niektóre warstwy są bliższe rdzeniowi naszemu, inne bardzo odległe. Mógłbym się zapytać, czy przeciętny Portugalczyk powinien się czuć odpowiedzialny za jedwabne z tego powodu, że
podobnie jak Polak jest Europejczykiem. Jeżeli w ten sposób rzecz postawimy, to oczywiście sprowadzamy rzecz do absurdu, bo akurat... Nie, przepraszam bardzo, to ja nie chciałbym, żebyś odpowiedział, bo ja nie chciałem budować takiego absurdu, bo Portugalczyk może się czuć odpowiedzialny za antysemityzm w Europie i za zagładę, nic nie wiedząc o jedwabnym, no bo takich jedwabnych jest w Polsce, jest w Europie bardzo dużo, przede wszystkim jest Auschwitz, Treblinka, Sobibór i tak dalej, i to jest jeszcze straszniejsze i on się czuje, może czuć wstyd za to, że na kontynencie kultura, w której on uczestniczy, że w tym obrębie się coś takiego wydarzyło, ale no, z tym kolonializmem, czyli my jako Polacy mamy się czuć odpowiedzialni nie za jakiś epizod z kolonializmu, tak jak w Brukseli to, co zrobili Belgowie w Brukseli, tylko że mamy się czuć za jakieś szerokie zjawisko, przynależność do wspólnoty jest zarazem połączone z jakimś poczuciem wstydu za złe czyny. Więc jak to tutaj jest skonstruowane? I czy my powinniśmy, wychodząc z jakichś wąskich ram narodowych, patrzeć na historię Europy również pod kątem tego, za co Europa ma się wstydzić w świecie? Czy ty pytasz o istnienie europejskiego demosu tak naprawdę? I jeśli istnieje, to co z niego wynika? Prawda? Bo tak to rozumiem. Jeżeli będzie poczucie wspólnoty europejskiej odczuwane przez indywidualnych mieszkańców Europy, to wtedy wypadałoby, żeby taki przeciętny Portugalczyk również czuł się odpowiedzialny za to, co dzieje się w Polsce. Moim zdaniem taki demos się kształtuje, ale jeszcze nie istnieje. W momencie, kiedy on się pojawi, to może tego rodzaju empatia się pojawi, choć nie sądzę. Dlaczego? Nie sądzę, krótko mówiąc, żeby Polacy dzisiaj czuli się odpowiedzialni, winni, odczuwali wstyd za wyprawę lisowczyków, gwałty, grabieże w całej Europie przez tą formację dokonywane. Z tej prostej przyczyny, że mamy różnego rodzaju pamięci. Mamy pamięć zimną i gorącą. Pamięć gorąca to są te rzeczy, które jakby są ważne dla wspólnoty. Akurat w przypadku Polski kwestia stosunku Polaków do Żydów jest gorąca. Ale wiesz co, ja mam pewne zastrzeżenie. Ja rozumiem, że można się wstydzić za jedwabne. No bo to jest jeszcze, no nie byliśmy, nie jesteśmy pokoleniem urodzonym po wojnie, no ale to jest jeszcze sprawa pokolenia naszych rodziców i tak dalej. Ale czy ja mogę się wstydzić zjawisk z, nie wiem, XVII wieku czy XVIII wieku, no to tak jakbyś się wstydził, przepraszam, bo przywołałeś ten przykład tego meczu, jakbyś się wstydził za przegrany mecz Polaków w piłce nożnej z 1932 roku. Bo to jest ta pamięć gorąca i zimna, o której mówię. Wiesz, no dobrze, ale... Ale pamięć gorąca i zimna, jak ją tak nazwiemy tutaj roboczo, ona w czasie bardzo różnie pracuje. Proszę zauważyć, że Polacy nie mają żadnego stosunku emocjonalnego do największej katastrofy, jaka nasz naród spotkał, czyli do rozbiorów. Rozbiory należą do zimnej pamięci. To jest w ogóle, to nie problem jest. Ale zaraz, to należy do zimnej pamięci, dlatego że później zrobiliśmy wspaniałe powstania,
dzielnie, i te, które wykazały, że to my w ogóle mamy rację w historii, a ci, co tą Polskę dokonali tych rozbiorów, no to są jakieś łobuzy i, no i mamy poczucie wyższości i nie mamy się co wstydzić. To oni się mają wstydzić. A nie my. Moim zdaniem tak naprawdę zabory załatwiło odrodzenie Polski i wojna 20 roku. W efekcie no to zostało, jakby przestało być tak naprawdę istotne, prawda? Ale jednocześnie chciałem ci pokazać, że istnieją rzeczy z głębokiej historii, które są gorące, i powiedzmy porozmawiać z Serbem o Kosowym Polu, to jest wciąż temat dla nich absolutnie gorący, z olbrzymią jakby mocą symboliczną. Także ta oczywiście najczęściej to wraz z wymarciem ostatnich świadków, którzy coś mieli powiedzieć, to jest 3 pokolenia, 90-100 lat, wtedy pamięć chłodnieje. Natomiast bywają takie właśnie przypadki, że niektóre wydarzenia są ponadczasowo traktowane jako absolutny dramat, absolutna trauma, albo wręcz przeciwnie, nieprawdopodobny sukces. Rewolucja francuska jest tak traktowana, czy bitwa pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem przez wiele lat była zupełnie martwa. Sienkiewicz ją ożywił. I powiem tak. PRL była niezwykle żywa. No, tak jak nie ale była ożywiona. Pójmy to w ten sposób. Jeżeli jakimś faktem historycznym możemy się bawić, możemy mieć do niego taki zabawowy stosunek w przypadku Polski, to najczęściej to już jest historia zimna. Krótko mówiąc, możemy zaprosić Niemców pod Grunwald i tłuc się z nimi na miecze, ale nie możemy zaprosić niemieckiej kanonierki na święto Westerplatte. No zdaje się, że będzie gorzej niż kanonierka. Patrioty będą stały. Poza jest niemiecką obsługą. Ale one będą stały w słusznej sprawie. Dobrze, zostawmy to. Ten temat wstydu, bardzo skomplikowany, jak widzimy. Prawda? Tu kwestia każdego słowa jest bardzo ważna, nawet tonu, z jakim się to wypowiada. Ale teraz przeskoczmy jednak do początku. Polityka historyczna. No to ja ci powiem, ja mam takie zdanie, że ta liberalna Polska po roku 89, trochę to przerysowuje, ale jednak, żeby problem był postawiony, w ogóle zapomniała o historii i nie wzięła pod uwagę, że to społeczeństwo jest silnie straumatyzowane, że ten obraz historii był w okresie PRL-u wykrzywiany, a z kolei pewien typ tradycjonalizmu, właśnie podkreślania martyrologii i tak dalej, to były takie technologie obronne tego społeczeństwa przed tą dominacją komunistyczną, rosyjską, czy jak nazwiemy. No i że to, i później polityka historyczna, kiedy się zaczęła ta dyskusja, to w ogóle sam termin był przez tą liberalną, demokratyczną Polskę jak gdyby absolutnie negowany. I że tu zapomniano o jakichś rzeczach i wytworzono lukę, w którą właśnie wszedł PiS, czyli nie tak. Strasznie dużo rzeczy w jednym zdaniu powiedziałeś i ja nie bardzo wiem, z której strony podejść, bo najpierw opisałeś lata 90. Słuchaj, będziemy z którejkolwiek strony podejdziesz, ze strony PiSu będziesz podejrzewany, że podchodzisz z lewej. Okej, mi to nie przeszkadza. Ja mogę podchodzić z lewej, z prawej, od przodu, od frontu, od tyłu, prawda? To nie jest jakby jestem historykiem i jakby muszę analizować poszczególne wydarzenia w kontekście czasu, w którym miały miejsce. Zacznę od końca. Nie zgodzę się z tym, że środowiska inne niż narodowe miały negatywny stosunek od razu, od początku do pojęcia polityki historycznej. Kiedy to pojęcie się pojawiło, to jest przełom XX i XXI wieku. Jeśli dobrze
pamiętam, w teologii politycznej te pierwsze teksty się pojawiły. One były analizowane przez różne postaci i one również stały, te myśli, u utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej, co do którego nie ma wątpliwości, że cały tak resztki obozu solidarnościowego miały pozytywny stosunek do tego. Krótko mówiąc, na początku XXI wieku zdano sobie sprawę, że historia jest ważna. I co do tego, i tutaj wszyscy się do tego mniej czy bardziej musieli odnieść. Natomiast jeszcze nie wiadomo było, jaki diabeł w tej wadze historii tkwi. I teraz się przenoszę do ostatniego dziesięciolecia wieku XX, a nawet do PRL. Po pierwsze, PRL był okresem zamrożenia historii. A jednocześnie historia była erzacem polityki z punktu widzenia środowisk opozycyjnych. Co przez to rozumiem? PRL w gruncie rzeczy zamroził, zakonserwował wyobrażenia Polaków ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku. Zakonserwował nacjonalizm. Na to ciastko nacjonalizmu nałożył śmietankę, która się nazywała lewicowość i socjalizm, ale PRL w gruncie rzeczy był spełnieniem snów o narodowej Polsce, prawda? O narodowej Polsce snu śnionego przez polskich nowoczesnych nacjonalistów. I to jedna rzecz. Druga rzecz, PRL odciął nas od dyskusji historycznych na świecie. I to, co mnie uderzyło właśnie jako młodego historyka, to moje kompletne nieprzygotowanie, brak instrumentarium do rozumienia historii innych narodów. I ja, zajmując się trochę historią komunizmu, trochę historią II wojny światowej, nieraz zastygałem w zadziwieniu, jak odmienna narracja dominuje tak na wschodzie, jak i na zachodzie od Polski. Krótko mówiąc, moje wyobrażenia o tym, czym była przeszłość, moje, ale też całego pokolenia, a nawet kilku pokoleni naszych, no po prostu byliśmy kompletnie na to nie przygotowani. To jest pierwsza rzecz, kiedy mówię o roli PRL-u. Lata 90. W latach 90. ja je bardzo dobrze wspominam jako historyk. W latach 90. Polacy, my jako społeczeństwo, my jako państwo, z jednej strony otrząsaliśmy się z PRL-u, z drugiej strony to był ten moment wielkiego skoku na zachód i nie darmo Kwaśniewski wybrał hasło "Wybierzmy przyszłość", bo taka wtedy była atmosfera w Polsce. Zapomnijmy o tych historycznych sporach, o tych trumnach Piłsudskiego i Dmowskiego. Skupmy się na przyszłości. I dopóki nie znaleźliśmy się blisko mety, jaką była Unia Europejska, NATO, tak długo jakby historia zdawała się być polityką bardziej obciążeniem niż szansą na zdobycie popularności. To się całkowicie zmienia na początku XXI wieku. Po pierwsze, Polacy, wyjeżdżając na zachód, widząc świat, zauważają, że ich opowieść o przeszłości ma się często nijak do opowieści o przeszłości ludzi, z którymi się spotykają na zachodzie. I to jest rozczarowanie, to jest zdziwienie, to jest poczucie niedocenienia i tak dalej. A z drugiej strony ten cel, jakim było bycie na Zachodzie, został osiągnięty i
i nagle zaczyna być poszukiwanie innych strategii politycznych, legitymizacyjnych i tu się pojawia polityka historyczna rozumiana jako narzędzie brutalnej gry politycznej. I ja tak bym to interpretował. No wiesz, ale mówiłeś o Kwaśniewskim, że on powiedział, że patrzmy w przyszłość. No Kwaśniewski mógłby być podejrzany, no tak, no były członek PZPR-u, funkcjonariusz, to on mówi patrzmy w przyszłość, bo zapomnijmy o tam różnych historiach. Jego poparło... Czekaj. Ponad 50% Polaków. To... Czekaj, ale wszystko jedno. Niezależnie o ile go poparło, można go o to podejrzewać. Natomiast ja bym, niezależnie czy bym go podejrzewał czy nie, to bym powiedział co innego, że cały obóz, ogromna część obozu postsolidarnościowego, ta właśnie liberalno-demokratyczna, też nie chciała mówić o historii. Przypominam sobie całą dyskusję o powstaniu warszawskim z lat 90. Jakie to jest okropne. To znaczy takie jakby część tego społeczeństwa miało absolutnie dosyć wszelkiej martyrologii. To jest kot kwit, proszę Państwa. Ale ty przestań kwit drapać mi mój fotel, bardzo cię proszę. Więc jakby miała dość, że tak powiem, tej martyrologii, chciała właśnie zapomnieć o przeszłości i zaczynać coś od nowa jakby. I czy w tym nie tkwił się w taki błąd, że żeby iść do przodu, trzeba umieć przerobić właśnie całą przeszłość, przemyśleć ją dobrze. No więc ja bym tej myśli nie przypisywał tylko Kwaśniewskiemu, tylko bym przypisywał znacznie szerszym kręgu. Ja szczerze mówiąc w taki sposób też czytałem Gazetę Wyborczą. Też w jakiś sposób, no na przykład nie wiem czy jak myślał o tym Mazowiecki, ale to nie Mazowiecki wbudował kamienie pod Muzeum Powstania Warszawskiego, co do pewnego stopnia się prosiło i tak dalej. A więc ci, którzy chcieli budować tą niepodległość, trzecią niepodległość, na 10 lat o historii po trosze zapomnieli. Czyli jeżeli wybrałeś moją wypowiedź... Historia tradycjonalistyczna tkwiła w naszych głowach. Jeżeli odebrałeś moją wypowiedź w ten sposób, iż ja oskarżam Kwaśniewskiego, iż to on manipulował, mówiąc wybierz przeszłość, moim zdaniem on absolutnie prawidłowo odczytał nastroje społeczne. Tak jest, takie były nastroje społeczne wówczas. Przestańmy babrać się w przeszłości, przestańmy mówić o tych powstaniach, o tym Katyniu, zbudujmy nowoczesne państwo. To powiem też, że to jest troszkę takie bardzo polskie, prawda? Wyzerujmy i zacznijmy od nowa. To na zasadzie troszkę ja ze stricami na przedzie i jakoś to będzie, prawda? Moim zdaniem znakomita większość Polaków w latach 90. historię uważała za mało istotną i była to również duża część elit polskich, nawet przeważająca część elit polskich i była to potężna zmiana względem lat 80., kiedy to w historii szukano odpowiedzi na problemy teraźniejszości. No dobrze, znaczy nie spierajmy się o to dalej, bo to nie chodzi w tej chwili o spór między nami. Historia w czasach PRL-u miała swoją dwuznaczność, to powiedziałeś. Z jednej strony, tak jak Jan Józef Lipski powiedział, spadkobierco ONR-u partia, prawda? Ten coraz więcej tych elementów nacjonalistycznych jeśli chodzi o rządy komunistyczne, co było pewną, że powiem, no... Świetny przykład. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Tekst chyba z 81 roku Lipskiego. W pewnym sensie on wtedy opisał to, co dzisiaj nas boli.
No tak, no ale, ale z drugiej strony to powiem, ten tradycjonalizm i tak dalej nas bronił przed tym komunizmem. Tak. No i twierdzisz, w latach 90. zapomnienie o historii, ale gdzieś ten tradycjonalistyczny obraz historii chyba został w głowach, w jakiejś podświadomości i tak dalej, bo jak tylko jakby... I jak tylko te trudy tych pierwszych reform jakby zostały przezwyciężone, to historia powróciła. Ale ja ci chciałem teraz zadać pytanie i to będzie zadanie dla ciebie, Rafał. A mianowicie... Już jestem drżecał. Tak, posłuchaj, no więc zostałeś zaproszony do Oxfordu albo na Sorbonę, ale to jest taka konferencja, gdzie masz w ciągu 15 minut odtworzyć wizję historii, jaką podpowiada rządząca partia w Polsce. Ja ci daję nawet nie 15 minut, a daję ci 5-7 minut, a żebyś się przygotował, to na razie zrobimy przerwę na małą reklamę, dobrze? Wystarczy mi 2 minuty. Dobrze, to okej. I zaraz będziesz tam taki krótki wykład, jaki wygłaszasz do jakiegoś grona w Oxfordzie, ale uważam, że my jesteśmy, nasza publiczność tutaj jest jeszcze lepszym gronem niż jakiś tam Oxford czy Paryż. Jaka jest ta wizja historii Polski serwowana nam przez PiS? A teraz proszę Państwa, bardzo proszę, reklama. To jest książka Globalna Ukraina, którą niedawno wydałem. I bardzo Państwa proszę, żebyście zwrócili uwagę na tą książkę. Ona jest w księgarniach i mówi o tym, jak to jest, że wojna w gruncie rzeczy światowa toczy się na małym terytorium tego kraju, jakim jest Ukraina. I o skutkach tej wojny. Ja podejrzewam, że my tą wojnę wygramy, ale jest też tam opisany ten gorszy scenariusz. No i chciałbym Państwu tą książkę polecić. Ale ponieważ w ogóle ten program ma tytuł Siła Książki, to chcę Państwa zawiadomić, o czym już kilkakrotnie mówiłem, że napisałem też powieść. Ta powieść mówi o tym, co będzie z Polską, jak tu dłużej będzie rządził PiS. I też tą książkę gorąco polecam. A teraz wracając do naszego programu, proszę Państwa, bardzo proszę o wszelkiego typu lajki, komentarze, subskrypcje i tak dalej, co jest tam po prostu bardzo, bardzo potrzebne, żeby nasze programy szerzej się rozchodziły. Więc tutaj nawet wyświetlę, proszę Państwa, komentuj, lajkuj, subskrybuj. W ten sposób popieracie niezależne dziennikarstwo. To jest wasza broń. Lajkuj, subskrybuj. Ach. No i wracamy. Teraz mam nadzieję, że profesor Wnuk się przygotował do naszego wykładu. Jaka jest wizja historii, którą nam prezentuje PiS? Bardzo, bardzo proszę, Rafale. Teraz jest twój głos. Mam wrażenie, głębokie nawet przekonanie, że wizja Polski, jaka tkwi w głowach i też jaka jest prezentowana nam, a także światu zewnętrznemu, jest wizją zapożyczoną z kreskówki Asterix i Obelix. Czyli Polska jest galijską wioską otoczoną przez wrogie siły. W tej galijskiej wiosce przetrwały prawdziwe wartości. W tej ta galijska wioska jest oazą szczęśliwości, która musi bronić się bohatersko za pomocą polityki, cudownych, cudownego soku,
który daje tej galijskiej wiosce siłę, by przetrwać i pokonać przeciwnika. Akurat w przypadku Polski tym cudownym sokiem jest polityka historyczna, która ma nas uodpornić na ciosy wrogiego świata. Pytanie, kto oblega galijską wioskę? Rolę Juliusza Cezara Rzymian raz odgrywa Putin i Rosja, Moskwa, raz złowrogi Berlin, niekiedy, bo to jest taka fajna formuła owa ów Juliusz Cezar i Rzymianie, możemy tam bardzo różne rzeczy włożyć i przy galijskiej wiosce każda będzie pracowała jak należy. Czyli może to być ideologia gender, mogą to być niemieckie spiski, mogą to być brukselskie elity. W każdym razie każdorazowo to jest tak, że cała racja jest po stronie Asterixa i Obelixa, całe zło jest na zewnątrz, flagi mogą się zmieniać, jak powiedziałem, może to być czerwona flaga z sierpem i młotem, może to być flaga siedmiokolorowa, może to być niebieska flaga z żółtymi gwiazdkami, to są zawsze znaki, symbole przeciwników, wrogów, którzy chcą naruszyć ową rajską dolinę, w której Asterix i Obelix mieszkają. To jest tak najbardziej generalnie. Natomiast oprócz tego obrazu sielskiego życia zagrożonego przez knowania tych zapłotu, mamy pewną opowieść. Pewną opowieść, w której jakby ci mieszkańcy Polski to są ludzie bardzo uczciwi, bez winy, wina jest zawsze po drugiej stronie i są bezustannie zdradzani. Obsesja zdrady jest wmontowana bardzo mocno w tą opowieść, stąd książka Andrzeja Nowaka, pierwsza zdrada Zachodu, potem jakby tak bardzo podkreślana druga zdrada Zachodu, czyli zachowanie aliantów we wrześniu 1939 roku, potem trzecia zdrada Zachodu, czyli Teheran i Jałta. Teraz musimy czekać na czwartą zdradę Zachodu, albo ta czwarta zdrada Zachodu już ma miejsce, bo ta czwarta zdrada Zachodu to jest zdrada Zachodu czy Zachód zdrada sam siebie, czyli własne wartości. Tutaj kolejny element. Polska w tym myśleniu postrzegana jest jako Zachód. Czyli w Polsce przetrwał Zachód, zachodnie wartości, rzymskie prawo, rzymski katolicyzm, myślenie kategoriami godnościowymi i tak dalej. Natomiast Zachód już upadł lub jest w trakcie upadku. To jest ten kraj degregolady itp. To, co Rosjanie nazywają gejropą. Myślę, że cała ta akcja ze strefami wolnymi od LGBT mogłaby z powodzeniem udać się bardzo mocno w putinowskiej Rosji 5 czy 7 lat temu, ale to jest pewna wspólnota myślenia, że tego typu wartości, tego typu myślenie jak prawa osób nieheteronormatywnych jest z punktu widzenia rządzących nami dzisiaj ludzi, jest zdradą wartości Zachodu. To jest kolejny element i w końcu samo wyobrażenie samych naszej historii, tutaj szczególnie Prawo i Sprawiedliwość uważają siebie za naturalny produkt procesu historycznego. Krótko mówiąc, od Lechitów przez Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego do
Lecha Kaczyńskiego prowadzi naturalny, jedyny możliwy rozwój historyczny. To jakby oni uważają siebie za spadkobierców właściwej historii, prawdziwej historii, a ci, którzy się nie zgadzają z tym twierdzeniem, że oni są posiadaczami tradycji, że oni odgadli, odczytali prawidłowo proces historyczny i w związku z tym, z tego powodu, że prawidłowo odczytują historię, to im się należy władza, czyli jakby tutaj troszeczkę myślę jak komuniści, że jak marksiści, którzy twierdzili, iż posiedli prawa historii, że znają prawa historii, to jakby w ten mechaniczny sposób twierdzą, że oni i tylko oni mają prawo rządzić Polską. Stąd ta myśl Kaczyńskiego Jarosława Błyskotliwa, że jeżeli opozycja wygra, to Polska się skończy, Polonia finita, prawda? To jest jego jedna, już parę tygodni temu otwarcie powiedziana myśl. To jest efekt takiego właśnie postrzegania przeszłości. I tak, Polska dwudziestolecia międzywojennego, Polska sanacyjna jawi im się jako Polska absolutnie idealna. No, dwudziestolecie międzywojenne w tej opowieści to jest ideał państwa, co też jest trochę zabawne, bo przecież i zabawne i niezabawne. Oni siebie widzą jako właśnie tych nowych sanatorów, z tym tylko, że ta sanacja jest, dzisiejsza sanacja Polski, jest robiona pod hasłami, pod z odwołaniem się do programu bliskiego raczej nie Piłsudskiemu, federalizmowi i tak dalej, tylko unitaryzmowi i temu wszystkiemu, co reprezentował Roman Dmowski, czyli takiemu ostremu nacjonalizmowi. Ja czasem sobie pozwalam na takie określenie, że no, Piłsudski też jest wielki z tego powodu, a przede wszystkim z tego powodu, że wygrał wojnę 20 roku i obronił Warszawę i taki idealny bohater, taki Piłsudski w głowach polityków PiSu jest, już zrósł się z Dmowskim i tak naprawdę siedzi na kasztance Roman Dmowski i jest takim Romanem Piłsudskim. Rafale, właśnie, ale ja mam jedną poprawkę do tego, co mówiłeś, a mianowicie jeżeli to jest tak jak u Asterixa, to ten Asterix jeszcze polski w wykonaniu narysowany przez Kaczyńskiego powinien jednak od samego początku chodzić do kościoła w niedzielę. A co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Prawda, tak, no więc tak. Ale spójrzmy się na mapę Polski i teraz jak to jest właśnie, bo tu poruszyłeś bardzo ważne problem, który jednak też jest, wokół tego jest bardzo poważne zamieszanie. A mianowicie pierwszy punkt to jest taki, czy są to endecy, czy piłsudczycy, czy pisowcy. Bo opozycja uwielbia okładać, ta bardziej liberalna opozycja, okładać PiS maczugą z napisem endecja. No więc najpierw jak to jest właśnie. Ja jeszcze na chwilkę to wykasuję, ale powrócimy do tej mapy. A ty odpowiedz na to pytanie właśnie. To co są, no fajnie to wygląda, ten Dmowski na kaszczance, no jako pewna synteza. Ale jak to jest z tą endeckością i tymi sanatorami czy piłsudczykami, kiedy tą historię mamy ponad wiek za sobą, czy niemal wiek za sobą i wygląda ten pojedynek dwóch trumień wygląda kompletnie anachronicznie. Dlatego w tym myśleniu nie ma wojny dwóch trumien. Te dwie trumny się zrosły. Ty wymagasz od przeciętnego działacza polityka PiSu, żeby on potrafił rozróżnić koncepcję od koncepcji. Ja ci przerwę. Ja teraz nie mówię o PiSie.
Ja wiem wśród moich kolegów z mojego obozu, moje sympatie są oczywiste, są po stronie opozycji. Bez przerwy się okłada ten PiS maczugą z napisem endecja. No co to, jaką to, jaką świadomość w takim razie historyczną posiada opozycja, czy dużą część opozycji, że z taką łatwością właśnie taką maczugę przedstawia. Nie ten ironiczny obraz, który Dmowski na kasztance, tylko maczuga z napisem endecja. Czy chcesz, abym powiedział, jak myślą o, jak używają tego terminu różne nurty opozycji? Nie chcę, żebyśmy tutaj robili takiej analizy, tylko moje pytanie było po części retoryczne. To znaczy, moim zdaniem, tak jak PiS tkwi w jakiejś anachronicznej wizji historii związanej z PRL-em i idealizowaniem absolutnie II Rzeczpospolitej, poglądy, które dominują w opozycji, też niestety nie są przemyślane i też są jakimś takim dziwacznym powrotem, koślawym powrotem. To już rozumiem, o co ci chodzi. Rzeczpospolitej. Powiem tak, o ile w ramach obozu prawicy lewak to jest określenie, które jakby redukuje, prawda? W momencie, kiedy w obozie PiSu powie to o tym się lewak, no to znaczy, że to jest człowiek, którego już można nie słuchać. Wyklucza go się z pola dyskusji. To podobną rolę w części kręgów opozycyjnych odgrywa określenie endek. Endek lub nacjonalista. W momencie, kiedy komuś się przypnie taką łatkę, to już nie trzeba argumentować. Ale to jest jakby zabieg, który zwalnia z myślenia. Dobrze, to otwiera pytanie w takim razie, jeżeli tak się zachowuje PiS, a jednocześnie duża część opozycji też się zachowuje, tylko ma ten inny schemat wykluczenia, to jest pytanie, czy my w ogóle mamy jakąś obraz historii Polski, który by pasował do naszych czasów. Ja kiedyś zadałem pytanie w jednym z takich esejików, czy w ogóle istnieje historia Polski w tym znaczeniu. Ale ja do tego pytania powrócę, natomiast chciałbym wrócić do tej mapy i powiedzieć, no jak to jest? No idealizacja II Rzeczpospolitej w PiS-ie, no ale jednak jakby nie było, może były tam w latach 90. czy później jakieś takie nostalgie i tak dalej dotyczące tak zwanych kresów, no ale to się wszystko skończyło dzisiaj. Jednak ten rząd dzielnie popiera Ukrainę, no więc ten element piłsudczykowski, ale nie, przepraszam, nie będę właśnie wprowadzał takich terminów zapewne anachronicznych, to otwarcie na tą nową sytuację tutaj istnieje. Więc jak to jest właśnie? Co, bo tutaj nie widać żadnej kontynuacji polityki II Rzeczpospolitej. No być może PiS został zmuszony do tego, żeby swoje poglądy jednak, zwłaszcza po 24 czy lutego, całkowicie przeobrazić. Jak to jest, prawda? No mamy tą mapę, ta mapa II Rzeczpospolitej może być komuś droga, może być do niej przywiązany, no ale jesteśmy w nowych granicach i jak to jest teraz rozumiane po stronie pisowskiej, twoim zdaniem? Tu jest kilka elementów, moim zdaniem, które się zbiegły, które się złożyły na całą tą sytuację. Po pierwsze, wśród decydentów, którzy byli aktywni na początku, na przełomie lat 80. i 90., absolutnie przeważali ci, którzy kupili, którzy jakby zaakceptowali wizję Giedroycia. I ja bym tutaj Giedroycia nie doceniał. Widzę, że na przykład Węgrzy nie mieli swojego Giedroycia
i oni nie są do dziś w stanie odchorować swoich ziem utraconych. Jędrowicz przekonał dużą część Polaków, dużą część elit polskich do tego, no, że albo będziemy mieli stabilne państwo, albo będziemy marzyli o kresach. I większość osób wybrała rezygnację z mitu kresowego, nie wszyscy, i w zamian za to otrzymują stabilne w pewnych granicach rozpoznawalnych i umożliwiających rozwój gospodarczy i polityczny państwa. To jest jeden element. Ale też jest element, tu się odwołam do Piłsudczyka, do tej idei Piłsudskiego, że Polsce do jej stabilizacji, dla jej wielowiekowego, w długiej perspektywie oglądanego rozwoju, potrzebne są stabilne państwa na wschód od niej. Czyli tutaj ta idea federacyjna Piłsudskiego, ta idea Międzymorza Piłsudskiego wraca. I ona jest akurat bardzo bliska również politykom, części polityków PiS-u, była z pewnością bliska Lechowi Kaczyńskiemu. I w tym sensie oni myślą i są spadkobiercami również jakby tego Piłsudskiego sprzed Rygi. I oni tej tradycji się nie wstydzą i dobrze. Akurat to, iż dzisiaj, szczególnie po 21 roku, powrócono jakby do myślenia takimi kategoriami, że Ukrainę trzeba za wszelką cenę wspierać. Przypominam, że w latach 16-21 wcale to nie było, nie zawsze to było takie oczywiste. Niekiedy w celu jakby podbijania bębenka od tej dyplomacji, takiej sensownej, ważniejsze były działania na rynku wewnętrznym i bezustanne były podkreślanie rzezi wołyńskiej, prawda? Jakby nie będziemy rozmawiać z ludobójcami troszkę na takiej zasadzie. To na szczęście to w 21 roku się skończyło i moim zdaniem to jest racjonalne i za to ja jestem w stanie PiS, a szczególnie obóz prezydenta, jednoznacznie pochwalić. Muszę ci powiedzieć, że tak jak ciebie słucham, chociaż chyba wcześniej miałem też takie myśli, to zarówno wizja Piłsudskiego Międzymorza, jak i wizja dmowskiego państwa narodowego wydaje mi się równie anachroniczna. Ponieważ de facto wizja dmowskiego, że jesteśmy państwem prawie jednolicie narodowym się spełniła, no ale po to, żeby żyć w zjednoczonej Europie i żeby z tego korzystać, trzeba się absolutnie otwierać i tak dalej. To, że jesteśmy prawie mononarodowi, no to jest po prostu fakt. Natomiast jak to traktujemy, i to jest, tak powiem, zupełnie inna sprawa. Już nie jesteśmy mononarodowi. 10% mieszkańców Polski nie urodziło się w Polsce i pierwszym językiem nie jest język polski. Paradoksalnie, błyskawicznie zaczynamy się upodabniać do II Rzeczypospolitej, tylko tyle, że Żydów nie ma. No dobrze, ale jednak w porównaniu z tamtą II Rzeczpospolitą, gdzie jedna trzecia... Ale też zobaczmy na dynamikę. Polska w roku 89 była w 99% państwem jednonarodowym. W ciągu tak naprawdę ostatnich 15 lat ponad 10% mieszkańców tego kraju, czy około 10% mieszkańców tego kraju nie jest Polakami. Rafale, nie spierajmy się o to. Masz rację. Jest niezwykle interesujące. No, taka jest dynamika w istocie w stosunku do innych krajów. Co jest szczególnie mocno widoczne, odwrotność jest taka, że w II Rzeczypospolitej mniejszości mieszkały na wsi. Dzisiaj mniejszości mieszkają w mieście. No dobrze, ale
mimo że masz rację co do procentów, ja sądzę, że ta kwestia, że u nas już w tej chwili tak duża część ludności to jest ludność nie etniczni Polacy, czy jakoś inaczej, to jeszcze wciąż to jest to dalece nieprzetrawione. Natomiast z drugiej strony ta wizja Międzymorza jest dla mnie całkowicie absurdalna, dlatego że ona zawiera jako przywoływanie tego historycznie jakiś niebywały paternalizm wobec Ukraińców czy Białorusinów. Wizja Międzymorza jest też w wykonaniu pisowskim taką próbą powiedzenia, a tam ten Zachód, my tu odtworzymy taki blok teraz polski, prawda, który będzie niejako konkurował z tą zachodnią, zepsutą Europą i tak dalej. I jak słyszę o Międzymorzu, to wcale mi się to nie podoba, tym bardziej, że uważam to za kompletnie nierealistyczne, bo dla takich Ukraińców ważna jest Bruksela przede wszystkim, bo chcą być członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście ważne są Stany Zjednoczone i ważny jest Berlin, bo ma pieniądze, więc pomysł, że będą w jakichś super specjalnych związkach z Polską, jest nie w ich interesie, mimo że należy absolutnie witać to, że w tej chwili te stosunki są, wydają się wzajemne bardzo dobre. Więc znów odwołanie się do historii, a chyba, że powiem... To obecnie, mówimy o... Pytanie. Mówimy o schematach myślenia i o rezultatach. Ja mam w porównaniu z tobą zdecydowanie bardziej krytyczny jeszcze pogląd na temat budowy dziś Międzymorza. Moim zdaniem to jest koncept o tyle niemądry, co awykonalny, całkowicie awykonalny. Nie mamy żadnych partnerów, którzy chcieliby w tym uczestniczyć. Mamy wyłącznie partnerów wyobrażonych. W związku z tym to jest koncepcja, którą sobie można przywoływać, natomiast ona nigdy się nie ziści. Polska sama nie ma ani ekonomicznych możliwości budowy takiej wspólnoty, ani nie jest też atrakcyjna politycznie. Krótko mówiąc, nie ma Estończycy, Łotysze, Litwini, Czesi, Słowacy, Rumunii i Bułgarzy nie mają absolutnie, czy Chorwaci nie mają absolutnie żadnego interesu, żeby wchodzić w takie w tego rodzaju konstrukt, jeśli on miałby być polityczny. No zaraz, ale można Międzymorze tworzyć z Węgrami. No. Okej, ja doceniam Balaton, ale nie aż tak. No dobrze. Ale inaczej postawmy. Natomiast Międzymorze, koncepcja Międzymorza, kiedy wrócimy do Piłsudskiego, mówiła, że Polska nie powinna graniczyć z Rosją i że na wschód od Polski powinny istnieć suwerenne państwa, które należy wspierać. Kropka. I w tym Roman Dmowski twierdził, że nie ma Białorusinów i Ukraińców, są tylko jacyś Rusini i Rusini, których się albo spolonizuje, albo których sobie część weźmie Rosja. Podzielimy się tymi Rusinami i będziemy mieli taką przestrzeń ekspansji własnych etnosów.
No to akurat w takim razie jesteśmy wszyscy... Tym myśleniem dzisiejsze władze są jak najdalej od tak rozumianej myśli endeckiej. No to wszyscy jesteśmy w takim razie piłsudczykami, z wyjątkiem Konfederacji, Brauna i Korwina-Mikkego. Tak. No, w tym sensie wszyscy jedziemy na tej kasztance i mamy taki krótki wąsik. No tak, czyli to jeszcze jeden powód, że ta pojedynek dwóch trumien jest absurdalny po prostu, bo jest nieumiejętnością nazwania naszej obecnej sytuacji społecznej, naszej sytuacji w Europie i tak dalej. Jest to lenistwo intelektualne. No tak, a co to znaczy, jeżeli jakaś wspólnota, taka jak Polska, ma całkowicie nieadekwatne sposoby opisywania własnej przeszłości? Co to znaczy? Co to znamionuje? Że ona jest taka nowoczesna i zapatrzona w przeszłość? Czy ona oznacza, że w gruncie rzeczy ona tych planów na przeszłość nie bardzo potrafi je sformułować i nazwać i tonie w jakiejś takiej dziwacznej mazi z przeszłości, w której się cały czas ślizga po jakiejś kałuży? Świadomość z reguły nie nadąża za wydarzeniami. Powiem tak, najlepsi generałowie zawsze projektują przyszłą wojnę, używając schematów z wojny, która była, i najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej to myślenie o tym, że przyszły konflikt będzie wyglądał tak jak konflikt, który już był, okazuje się całkowicie nietrafione. Wszyscy myślimy stereotypami, bo stereotypy nam porządkują świat. I powiem tak, używanie szerokich określeń typu wszyscy Polacy, no jakby, ja nie mam zielonego pojęcia, jak działa komputer, jak go używam. Ja nie muszę rozumieć, jak działa komputer, żeby go używać. I krótko mówiąc, tego rodzaju skomplikowanych analiz należy oczekiwać od wyspecjalizowanych elit. Ja nie oczekuję, że nagle Polacy przestaną myśleć kategoriami powstań, kategoriami właśnie Międzymorza, katolicyzmu i tak dalej, bo to jest naturalne jak powietrze. Wszyscy czytaliśmy Mickiewicza, oglądaliśmy Okrągły Stół, myślimy Jarosławem Wałęsą, Tuskiem i Kaczyńskim, bo oni są wyrazistymi postaciami. Natomiast jakby do takiej głębokiej analizy, no, to powinni być ludzie, którzy się tym specjalizują i powinni suflować szerszym gronom pojęcia, metody analityczne. Krótko mówiąc, róbmy to codziennie. No ale zaraz. Świadomość historyczna to nie jest to, co pamięć historyczna. Społeczna. Ale w tym momencie nie pytałeś o świadomość. Czekaj. Społeczna pamięć historyczna to nie jest to, co jest zapisane w książkach 100 jajogłowych historyków, tylko to jest to, co jest w głowach ludzi, taka symbole właśnie, na przykład Dmowski i Piłsudski, czołowe pomniki, najdawniej jakieś bardzo ważne dzisiaj filmy i tak dalej, wreszcie to są święta narodowe na przykład, jak one są ułożone. No więc to jest, czyli krótko mówiąc, to jest pewna ilość takich miejsc pamięci, symbolicznych miejsc pamięci, których może nie jest aż tak wiele, ale z których da się odczytać to, co no, społeczeństwo myśli o historii. Oczywiście istnieją różne nurty w tym społeczeństwie, ale w taki najogólniejszy sposób, taki main, główny nurt. No i teraz jest pytanie, czy ci historycy, którzy piszą te 100 jajogłowych, jaki procent tych 100 jajogłowych
stara się napisać książki, które potwierdzają tę świadomość historyczną, jaka istnieje, żeśmy na początku naszej rozmowy, ty, że powiem, podkreśliłeś, ja się z tobą zgadzam, podkreśliłeś, że to właśnie robi PiS, a jaka jest ilość historyków, którzy to kwestionują. I teraz myślę nie o samej polityce wstydu, czy tej pedagogice wstydu, ale jak chcą jak gdyby zmienić w zasadniczy sposób te zespół tych symboli, żeby je dostosować do współczesności. Na przykład, jeżeli ktoś będzie lansował bitwę pod Grunwaldem dzisiaj, no to jako jakoś główny symbol, no to wiadomo, że jest to antyniemieckie. To nie oznacza, że należy zapominać o bitwie pod Grunwaldem. Jeżeli ktoś dzisiaj będzie się upierał przy ogniem i mieczem, to wiadomo, że jest to coś, co no jest anachroniczne w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć w stosunkach ukraińsko-polskich. Ale czy bardzo jest trudno zbudować alternatywne symbole, tą nową sieć symboli? I czy ona jest w ogóle w Polsce budowana? Czy też my żyjemy tą dawną symboliką? Powątpiewam w rzeczywistości, czy młodzież czyta ogniem i mieczem. Ale i w ogóle Sienkiewicza, ale jak gdyby, że wydaje się, że ta świadomość jest całkowicie anachroniczna. No i czy i gdzie są ci historycy, którzy podpowiadają, może na razie to jest słyszalne na marginesie, podpowiadają jakiś nowy zespół symboli, którym mogłoby myśleć większość tego społeczeństwa i te symbole byłyby dostosowane do naszej obecnej sytuacji w Europie, w świecie, który jest też globalny i tak dalej. No, pytanie... I kogo byś tutaj wymienił? Nie pójdę w tym kierunku. Nie będę... Po pierwsze... Akademicy jajogłowi piszą dla siebie wzajemnie i 95% czytelników nie jest w stanie przeczytać i absolutnie to rozumiem tych rozważań jajogłowych pisanych gdzieś, prawda, w kwartalniku historycznym czy gdzieś. To są rzeczy pisane dla specjaliści, dla specjalistów. Tyle. Oczywiście. Snydera czytałem. Oczywiście, obok tych ludzi. Kolejnym elementem tutaj taki przypis na marginesie. Polscy historycy wywodzą się ze szkoły niemieckiej. Nasz sposób pisania nie ma nic wspólnego, czy ma niewiele wspólnego ze szkołą anglosaską, która jest taką jakby umiejętnością budowania ciekawej narracji, gdzie historyk jest jednocześnie pisarzem. U nas nie, historyk jest przede wszystkim tym, który ma obronić swoje hipotezy za pomocą przypisów i ciężkiego osprzętu metodologicznego. Ale jest jednocześnie grupa ludzi, historyków, którzy nie boją się popularyzacji. I akurat ja widzę, że dzisiaj mamy do czynienia z wielką popularnością kanałów historycznych, prawda, dodatków historycznych, i to one bardziej wpływają na szerszą publikę. Już nie mówiąc o filmach i tak dalej, i tak dalej. To, co próbują robić historycy, to, co robisz ty tutaj, przygotowując ten program, to właśnie próbujesz prowadzić własną politykę historyczną. I teraz mamy, kiedy mówimy o politykach historycznych, tutaj wrócę do początku naszej rozmowy, do początku naszej dyskusji, mamy do czynienia z państwami, które prowadzą politykę historyczną centralną i autorytarną, i ich celem jest sprawienie, aby nie było alternatywnych odpowiedzi, i tego typu elementy w myśleniu dzisiejszych władz rzeczywiście zauważam. Tutaj wprowadzenie historii teraźniejszości jest
całkowicie jakby tego rodzaju pomysłem, żeby wprowadzić jeden kanon myślenia. Ci bohaterowie, ci antybohaterowie, żeby jakby to myślenie typu Obelix i Asterix, wioska celtycka, przenieść do szkoły. Najnowszym pomysłem ministerstwa jest stworzenie wąskiego kanonu i sprawienie, żeby nauczyciel nie mógł poza ten kanon wyjść, czyli żeby każda lekcja była taka sama wszędzie w Polsce. Krótko mówiąc, żeby inwencje i możliwości interpretacyjne nauczyciela sprowadzić do zera. I to jest właśnie myślenie polityką historyczną w rozumieniu autorytarnym, centralnie sterowanym, antydemokratycznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy myślę o tym, jak to wygląda w państwie demokratycznym, jak to wtedy mówimy nie tyle o polityce historycznej, co o oddolnych politykach historycznych i całej masie inicjatyw budujących tożsamość historyczną na różnych poziomach, od poziomu wioski, gminy, rodziny, przez wszystkie pośrednie poziomy, aż do poziomu państwa. I to jest raczej wielogłos niż marsz kolumn prowadzonych przez ministra zawsze w jednym kierunku. I teraz autorytarna polityka historyczna wyklucza myślenie krytyczne. Demokratyczna polityka historyczna, obywatelska polityka historyczna opiera się na myśleniu krytycznym, a myślenie krytyczne pozwala analizować błędy i nie popełniać ich w przyszłości. Autorytarna polityka historyczna takiej roli nie czyni i z tego powodu moim zdaniem jest szkodliwa. Pytasz się, czy są historycy w Polsce, czy też miejsca w Polsce, gdzie tego typu dobra, moim zdaniem, prodemokratyczna, krytyczna polityka historyczna jest uprawiana. Tak, są takie miejsca w Polsce. Spójrzmy, Ośrodek Karta w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, kiedy mówimy o instytucjach, Brama Grodzka, Teatr NN jest takim miejscem. Takim miejscem jest portal, który staram się współbudować, Historia Beskitu i szereg innych inicjatyw. Takim miejscem jest oczywiście również ten program, w którym dzisiaj występuję. No dobrze, ale swoje książki prowadzisz prodemokratyczną politykę historyczną. To znaczy, ja się temu sprzeciwiam. Ja po prostu jestem historykiem, trochę po części politologiem, bo zajmuję się przede wszystkim współczesnością, ale ja nie jestem politykiem. Próbujesz kształtować wyobrażenia mieszkańców Polski o ich przeszłości i świecie, który ich otacza? Rej, ale ja uważam, że polityka... Ale odpowiedz na to pytanie. Ja próbuję. Po co prowadzisz ten program? No, prowadzę ten program, ponieważ... Żeby ludzie myśleli. I nie, ja myślę, że część naszych słuchaczy myśli nie gorzej od nas. Ja nie jestem pedagogiem. Ja chcę przede wszystkim dialogu i dyskusji. Zdaję sobie sprawę, że poglądy są bardzo różne, ale jeszcze raz, ja nie jestem politykiem. Politykę historyczną moim zdaniem mają prowadzić politycy i mają prowadzić. Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Czekaj, daj mi dokończyć. Dlatego, że to politycy zdecydują, czy wydać pieniądze na takie czy inne muzeum, a to są zawsze duże pieniądze, to jest kwestia polityki, to jest proces ostatecznie, że tak powiem, należy, polityka szkolna związana jest z polityką i tak dalej. I to jest polityka historyczna. Natomiast świadomość historyczna i pamięć historyczna to jest proces spontaniczny, to jest tak jak rzeka. Ja bym porównał to z czymś takim i zresztą widzimy to znakomicie teraz, ponieważ ogromne wysiłki PiS-u
pana Roszkowskiego, Nowaka, Krasnodębskiego i tak dalej, żeby polska świadomość historyczna no, była super tradycjonalistyczna i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko jest psu na budę, ponieważ procesy społeczne i w związku z tym zmiany świadomości, zmiany i spojrzenie na historię i tak dalej się zmienia w zupełnie inny sposób. Polska dzisiaj, młodzież zwłaszcza, jest znacznie bardziej lewicowa niż była na początku rządów PiS-u. W związku z czym ja ta audycja i te moim zdaniem inne bardzo cenne inicjatywy, które wymieniłeś, one w taki czy inny sposób to są część tej rzeki, wielkiej rzeki społecznej, która płynie w jakimś kierunku. Inni usiłują gdzieś tam po brzegach, przy jakichś wirach płynąć w innym, z kolei w kierunku odmiennym. Natomiast ani ty, ani ja, w mojej świadomości nie jestem żadnym politykiem historycznym. Natomiast ja wymagam od państwa, żeby polityka historyczna była, albo inaczej. Nie wyobrażam sobie państwa, w której polityki historycznej nie ma, natomiast polityka historyczna może być dobra, ciekawa, wzmacniająca tę właśnie tą jakąś dyskusję w społeczeństwie i może być durna po prostu i może iść pod prąd tych jakichś racjonalnych przemian. Powinniśmy zacząć naszą rozmowę od definicji, bo dopiero jakbyśmy zdefiniowali, co rozumiemy przez politykę historyczną i na poziomie definicji, gdybyśmy się zgodzili, to wtedy moglibyśmy wieść spór. My po prostu odwrotnie, ja uważam, krótko mówiąc, że polityka historyczna to jest proces kształtowania wyobrażeń o przeszłości. Jeśli traktujemy jeżeli za przedmiot polityki historycznej, za odbiorcę polityki historycznej uznamy społeczeństwo, to każdy gracz pamięci zajmujący się historią prowadzi aktywną politykę historyczną. Ja się nie boję, krótko mówiąc, nie tylko zawodowi politycy, a powiem więcej, głównie niezawodowi politycy są aktywnymi graczami na scenie, jaką jest polityka pamięci, czy też polityka historyczna. Będę tutaj używał wymiennie tych dwóch pojęć. To, z czym mamy w Polsce, to jest próba podporządkowania tych wszystkich polityk, wszystkich graczy centralnie. I to jest fatalne, i to jest antydemokratyczne, i to jest wymierzone przeciwko jakby nowoczesnej tożsamości, przeciwko myśleniu krytycznemu. Natomiast zapewniam cię, że dla członka grupy rekonstrukcyjnej, która się zajmuje, nieważne, powstaniem styczniowym, czy powstaniem warszawskim, czy wrześniem 1939 roku, świadomość, wiedza, wyobrażenie o przeszłości kształtują oni, a nie jakiś minister. No dobrze, zostawmy to, bo to rzeczywiście jest kwestia definicji. O definicję się nie należy spierać. Sądzę, że każda osoba, która ten termin taki no, wieloznaczny, polityka historyczna stosuje, a trudno to uniknąć, My się cały czas koncentrujemy na polityce historycznej skierowanej do wewnątrz. A polityka historyczna... Ale to ja mam teraz, ja mam już nie tak wiele czasu. Okazało się, że 2 godziny to wcale nie jest tak dużo i mam do ciebie następujące pytanie. Ty, żeś się zidentyfikował z tą polską drużyną piłkarską i się wstydziłeś za to, że ona nie atakowała dzielnie, tylko broniła i murowała bramkę. Brzydko grali. No tak, tak, ale, no, ale był taki historyk i nazywał się Brodel i mam takie podejrzenie, że jeżeli jego poglądy historyczne były zgodne z jego poglądami na piłkę nożną, to on się za reprezentację Francji nie wstydził. Nie wstydziłby się.
ponieważ twierdził, że w ogóle należy zrezygnować z pisania historii z pozycji narodowych. I nawet to poszło dosyć daleko, ponieważ był bardzo wybitnym historykiem. Ale był historykiem francuskim. Czekaj, był historykiem francuskim i tak dalej, że nawet usiłowano to, że tak powiem, zreformować nauczanie historii w szkole francuskiej w taki sposób, żeby historii Francji nie było, tylko była historia Europy. No, z jednej strony w pełni jestem, że tak powiem, entuzjastą Unii Europejskiej. Z jednej strony mi się podoba, ale się zastanawiam nad tym, czy możliwe by było, jak gdyby, na ile możemy historię narodu, danego państwa narodowego, jak gdyby tak roztopić w tej szerszej historii. A na ile musimy mieć dwa przedmioty w szkole. Historię świata, czy historię Europy, ale i historię własnego kraju. Jak ty to widzisz? Dla mnie, po pierwsze, Szkoła Annal jest niezwykle interesującym podejściem. Nie bądź takie akademickie Annali i tak dalej. Odpowiadaj na pytanie. To jest czołowy przedstawiciel Szkoły Annal, która, krótko mówiąc, nie koncentruje się na wydarzeniach politycznych, ale na wielkich procesach społecznych i gospodarczych. To znakomita szkoła. Ja bardzo lubię ten sposób, pozostając jednocześnie tradycjonalistą i człowiekiem, który się zajmuje historią jednak taką polityczną. Jednocześnie uważam, że takie myślenie niesłychanie wzbogaca, bo pokazuje jakby długie trwanie, pokazuje bardzo wiele uwagi poświęca kontekstom, co pozwala rozumieć. Ale tak, jakby w szkole polskiej, i to jest bardzo dobre, tradycyjnie historia jest przedmiotem jednym. W ramach tej historii jest co prawda historia powszechna i historia Polski, teoretycznie więc nie powinno być historii XIX wieku Polski, bo wtedy nie było państwa polskiego, ale jednak nawet w tym XIX wieku jest element historii Polski w ramach powszechnej, rozumianej jako historia Polaków. I ja uważam, że to jest dobre wyjście. Ja miałem możliwość współpracowania z rosyjskimi historykami, ale również z tego, co pamiętam, na Ukrainie, gdzie szkoła jakby wyrosła z tego pnia radzieckiego, gdzie były dwie historie. Historia Rosji i historia rosyjska i historia powszechna oddzielnie. I uważam, że to jest wielki, że takie oddzielanie nie służy poznaniu. Więc ja mam jeszcze jedno wyjście. Ostatnio czytałem książkę Chrycaka. To jest bardzo wybitny historyk ukraiński, współczesny. I on napisał książkę, która... pierwszej historii Ukrainy. Najprawdopodobniej ukaże się niedługo po polsku. I to się nazywa Globalna Historia Ukrainy. Jak ona jest napisana? Ona jest napisana w taki sposób, że jak gdyby każda epoka, w każdej epoce Ukraina jest zanurzona jak gdyby w historii całego świata. Ja na przykład bardzo mnie zdziwiło, że odkrycie Ameryki jest tam potraktowane jako bardzo ważny fakt dla Ukrainy. I się dziwiłem temu. Ja się zupełnie nie dziwię. Tak samo jak czekaj, czekaj, ale myślę, że jednak większość osób w Polsce się dziwi, no bo rozmowanie Chrycaka jest taka. W związku z odkryciem Ameryki napłynęła ogromna ilość srebra, a w związku z czym, że uruchomiła się gospodarka pieniężna, a w związku z tym uruchomił się handel zbożem. Dokładnie to jest. W 100% tak. Się z nim zgadzam. Tak. No ale teraz wyobraź sobie, jak gdyby ktoś powiedział teraz, dzisiaj, że odkrycie Ameryki miało znaczenie dla Polski,
to jestem przekonany, że 99% zapytanych odpowiadałoby, żadnego znaczenia to nie miało. No, w tamtej opcji. W podręczniku ta zależność jest, że przechodzenie rycerstwa w stan szlachecki i powstanie dworku to jest efekt odkryć geograficznych i zmiany całego porządku urządzenia Europy w związku z tym srebrem, również złotem, które się najpierw pojawia w Hiszpanii, a potem zmianami gospodarczymi w Anglii i Niderlandach. Także to, że teatr szekspirowski jest dzisiaj w Gdańsku, to również efekt tamtych zmian, bo rzeczywiście teatr szekspirowski był w Gdańsku, gdyż tam było na tyle dużo przybyszów kupujących zboże w Gdańsku i największy żuraw w Europie w Gdańsku, bo to był efekt tych zmian wywołanych łańcuchowo. Obawiam się, że mówisz o rzeczy niebywale elitarnej, takiej wiedzy, a po drugie jestem niemal pewny, że nie ma żadnej książki historycznej napisanej właśnie z takim to rozmachem, gdzieby tytuł mógł brzmieć globalna historia Polski, wiesz? Natomiast mogę powiedzieć jednocześnie na obronę i pokazując jednocześnie, że dużo ciekawego się dzieje, że ludowa historia Polski Leszczyńskiego jest właśnie propozycją pokazania zupełnie innego ujęcia od tradycyjnego historii Polski. Czyli opowiadamy historię Polski nie z punktu widzenia 3 czy tam 5% elit, ale z punktu widzenia 80 paru procent milczącej większości. Posłuchaj, bardzo słusznie powiedziane, napisane z perspektywy 90% polskiego społeczeństwa albo więcej. Halo? No coś przerwało na chwileczkę. Mam nadzieję, że... Odzyskaliśmy, nie wiem co się stało. No, na chwilkę żeśmy odzyskali. Proszę Państwa, widać, to jest widoczny znak i będzie kontynuowana. Mam wrażenie, że ona po prostu jest konieczna po to, żebyśmy mogli budować przyszłość najzwyczajniej. A teraz proszę Państwa jeszcze raz komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, bo tylko w taki sposób można dzisiaj wspierać takie dyskusje. Bo tak szczerze mówiąc, na pewno w TVN-ie takiej dyskusji nie napotkacie, ale w TVP na pewno nie napotkacie, to są, ale w TVN-ie niestety też. W związku z czym na razie musimy liczyć na własne społeczne siły, żeby rozumieć lepiej polskość, która jest niezwykle skomplikowana, a do tego musimy tą polskość zanurzyć w globalnym świecie. Rafale, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Na początku żeśmy wspominali ten IPN, w którym żeśmy razem byli, a dzisiaj powiedzmy to sobie, ten IPN też jest jednym z narzędzi tej pisowskiej jest polityki. Jest narzędziem. Tak, polityki historycznej. Prowadzenia polityki historycznej, autorytarnej i antydemokratycznej. Tak, no więc jako byli IPN-owcy chcemy budować zupełnie inną świadomość społeczną, świadomość historyczną. Bardzo Ci za tą rozmowę dziękuję. Dziękuję. I to jest niewykluczone, że tutaj zostaniesz znowu, że tak powiem, przywołany do mikrofonu, żebyśmy dalej kontynuowali nasze debaty. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję wszystkim Państwa. Jeszcze raz lajkujcie, subskrybujcie, co za okropny wyraz. No i oczywiście wspierajcie Reset Obywatelski. Dziękuję.
Reset Obywatelski. Whip up my appetite.